Dzisiaj temat nie tylko dla przedsiębiorców, a dla wszystkich właścicieli domu, czyli ulga termomodernizacyjna. Wszyscy płacimy podatek dochodowy. Przedsiębiorcy, najpierw licząc swój przychód, odejmują od niego swoje koszty uzyskania przychodu i od pozostałej różnicy płacą podatek dochodowy. Natomiast jeżeli ktoś ma umowę o pracę albo umowę o zlecenie, może wliczyć bardzo małe, niskie, zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Efekt jest taki, że przedsiębiorcy płacą podatek od dochodu, a cała reszta ludzi płaci podatek od przychodu, ponieważ koszty, które i tak te osoby muszą ponosić, chociażby po to, żeby dojechać do pracy, żeby mieć jakieś ubranie, które mogą pracować w firmie, czy też koszty mieszkania, czy też koszty jedzenia, które ewidentnie muszą ponieść, żeby móc efektywnie pracować, nie są dla nich kosztem uzyskania przychodu. Teraz trochę się to zmienia za sprawą ulgi termomodernizacyjnej, która wchodzi do naszego prawa efektywnie od roku 2021. Zanim powiem, na czym polega ta ulga, może powiem, co to w ogóle jest ta termomodernizacja. Jest to co do zasady przedsięwzięcie, które ma na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej w waszym domu. To znaczy, jeżeli macie dom i chcecie wymienić w nim dach albo kupić sobie pompę ciepła, zainstalować fotowoltaikę, być bardziej ekologicznym, zielonym i jeść więcej kiełków, to możecie wykorzystać ulgę termomodernizacyjną. Ten pomysł jest właśnie dla was. I na czym to polega? Przede wszystkim pierwszy warunek, musicie mieć dom. To musi być już zakończona inwestycja. Ulgi termomodernizacyjnej nie można zastosować do dopiero budowanego domu. Jeżeli budujecie nowy dom, on może być bardzo nieekologiczny, nie ma to żadnego znaczenia. Ulga jest tylko i wyłącznie dla kogoś, kto ma już nieekologiczny dom i chce, żeby on był trochę bardziej zielony. Więc pierwszy warunek jest taki, musicie mieć dom, który już jest zbudowany, w którym sobie mieszkacie. To musi być dom, w którym wy mieszkacie. Drugi punkt. Musicie przeprowadzić tam termomodernizację. I tutaj nie mamy katalogu zamkniętego wydatków, które się składają na tą termomodernizację. Na pewno będzie to wymiana kaloryferów na nowsze, wymiana piecy, wymiana dachu, wymiana elewacji wraz z ociepleniem, kupno pompy ciepła, kupno jakiejś geotermy. W zasadzie wszystkie takie inwestycje, które sprawiają, że będziecie płacić mniej za swoje rachunki, będziecie zużywać mniej energii. Oraz wasz dom będzie taki bardziej oszczędny. Teoretycznie, tak mi się wydaje, że nawet gdybyście swój dom obudowali namiotem cyrkowym po to, żeby emitował mniej energii, to prawdopodobnie to również moglibyście zastosować w uldze termomodernizacyjnej, ale sądzę, że nie powinniście tego robić. Teraz ile możecie zaoszczędzić i w jaki sposób możecie zaoszczędzić? Więc mamy już dom, następnie przeprowadziliście w nim jakąś inwestycję po to, żeby on był bardziej ekologiczny, czyli nazywamy to termomodernizacją. Następnie musicie mieć wydatki na tą termomodernizację potwierdzone fakturami imiennymi. To nie powinny być paragony, jeżeli kupujecie pompę ciepła, bierzcie na to fakturę. Więc mamy kolejny punkt, że te wasze wydatki są udokumentowane. Teraz przechodzimy do liczb. Ulga termomodernizacyjna polega na tym, że wydatki na termomodernizację odliczacie od swojego dochodu. To może być dochód z umowy o pracę, to może być dochód z umowy zlecenie, to może być dochód z działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie rozliczacie się na karcie podatkowej. Czyli załóżmy, że na PIT-cie wyszło Wam, że w ciągu roku zarobiliście 60 tysięcy złotych i teraz wydaliście jakąś część pieniędzy z tego na termomodernizację. To oznacza, że od Waszego dochodu, tak jak przedsiębiorca, odejmujecie wydatek na termomodernizację i płacicie podatek tylko od różnicy. Ta maksymalna kwota, którą możecie odliczyć sobie od dochodu, to jest 53 tysiące złotych. Więc jeżeli wydaliście na termomodernizację 100 tysięcy złotych, odliczacie z tego niestety tylko 53. To ile możecie zaoszczędzić? Jeżeli całość waszego dochodu zamyka się w pierwszym progu podatkowym, czyli nie przekracza 85 tysięcy, no to mnożymy 53 tysiące razy 17%, mamy 9010 zł i to jest wasza oszczędność. Tyle Urząd Skarbowy wam zwróci, jeżeli się z tej ulgi rozliczycie. Jeżeli jednak znacząco przekraczacie swoimi dochodami pierwszy próg podatkowy, jeżeli
ta ulga obniży Wam dochód w ramach drugiego progu podatkowego, no to Wasza oszczędność rośnie aż do 16 960 zł, czyli 53 tysiące razy 32%. Jeżeli w życiu bardzo Wam się powiodło i jesteście szczęśliwymi płatnikami daniny solidarnościowej, czyli Wasz podatek rośnie na przykład do 36%, no to wtedy Wasza oszczędność wynosi 19 tysięcy 80 zł. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami na podatku liniowym, no to znowu 19% razy 53 tysiące, czyli 10 070 zł oszczędności podatkowej dzięki skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej. Teraz załóżmy, że kupujesz dom nie sam, ale na przykład z małżonką albo z kimś innym. Wtedy oboje możecie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej pod warunkiem, że oboje ponosicie nakłady na tą termomodernizację. W związku z czym, jeżeli macie z małżonką na przykład dom i chcecie tam kupić pompę ciepła oraz wymienić dach, to możecie się tymi kosztami podzielić. Mąż na przykład kupi pompę ciepła, małżonka wymieni dach, będzie miała na to faktury i oboje w swoich zeznaniach podatkowych mogą się rozliczyć z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu ta oszczędność rośnie dwukrotnie, a limit wydatków rośnie do 106 tysięcy złotych. Gdyby z jakiegokolwiek powodu dom miał więcej niż dwóch właścicieli, na przykład gdybyście w pięcioro rodzeństwa odziedziczyli dom po rodzicach i mieli teraz po 1/5 udziału w tym domu, to również każdy z Was może wykorzystać ulgę termomodernizacyjną do 53 tysięcy złotych pod warunkiem, że poniósł właśnie takie nakłady. Ulgę rozliczamy w swoim PIT-cie rocznym, w związku z czym po raz pierwszy będziecie mogli rozliczyć tą ulgę w PIT-cie za rok 2020, który będziecie wysyłać wiosną 2021 roku. Co do zasady możecie tam ujmować wszystkie wydatki na termomodernizację, które ponieśliście od początku roku 2020. Przy czym przypominam, nie możecie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej przy budowie domu, to muszą być wydatki poniesione na już istniejący dom. Dzięki za uwagę i widzimy się w następnym odcinku.